Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, na imię Sebastian, kanał, który oglądacie to Osenki w Jury Dziury. Dzisiaj myślę ciekawy projekt, wiecie już po tytule, że będziemy robić starą, rustykalną, zniszczoną ramę dębową do lustra. Ta rama jest to część większego projektu, który właśnie wykonuję, a wykonuję zabudowę przedpokoju, takiego wiatrołapu. Film również o tej zabudowie powstaje, także będzie za jakiś czas pewnie na moim kanale dostępny do obejrzenia, ale postanowiłem, że tą ramę wyodrębnię jako osobny film, bo myślę, że jest to na tyle ciekawy, fajny projekt, że warto go pokazać jako jeden. Dobrze, mam do przestrugania i do rozcięcia trochę tarcicy. Muszę przygotować sobie materiał właśnie pod tą ramę, troszeczkę przestrugać, także zabieramy się za pracę, a ja Was zapraszam na film.
I moi drodzy, dotarliśmy do końca tego projektu. Lustro zamontowane, rama gotowa. Jak widzieliście, było to na końcu olejowane. Wygląda naprawdę mega. Powiem wam szczerze, jestem strasznie zadowolony z tego projektu, ponieważ to postarzanie, kolor, struktura naprawdę wygląda rewelacyjnie. Za chwilę wam to pokażę z bliska, wezmę kamerę do ręki. Także ja jestem zadowolony. Powiem tylko tyle, że właściciel tego lustra ramy już widział i również jest zadowolony, także ja tu jestem spokojny i cieszę się. A jeżeli ktoś z widzów ogląda i chciałby również taką ramę bądź większą w innym kształcie mieć u siebie w domu, zapraszam do kontaktu, chętnie taką ramę wykonam. Maila macie podanego na stronie, numer telefonu również jest, także zapraszam do kontaktu. A ja dzisiaj już dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie. Zapraszam na Instagrama, na Facebooka. Dajcie też łapkę do góry. Komentarze są wasze. Dziękuję. Cześć.